Witam bardzo serdecznie, mój drogi zbór i cieszę się, że mam tę sposobność, aby być z wami w tym dniu i co więcej rozważać Słowo Boże. Nie widzieliśmy się chyba w sabat od stycznia, wtedy daliśmy udział wspólnie w Wieczerzy Pańskiej, a później... Wędrowałem i ale z każdego miejsca przywożę wam bardzo bardzo serdeczne pozdrowienia i gorące życzenia, żeby te nabożeństwa tutaj, które są obserwowane również w kraju naszym przez różnych wyznawców na różnych miejscach nadal służyły uwielbieniu imienia Bożego. Muszę Wam powiedzieć, że gdziekolwiek byłem, czy to było we Wrocławiu, czy w przemyślu, czy w Krakowie, czy w jakimś małym zborku, małej grupie wyznawców, w Ciechanowie i w innych miejscach, wszędzie znajdowałem osoby, które prosiłaby podziękować Zborowi Podkowiańskiemu za to, że takie nabożeństwa są. Niektórzy z nich korzystają w czasie nabożeństwa, gdy są to grupy trzy-, czteroosobowe i no tak niezręcznie im może, może wypełnić treścią te nabożeństwa. Korzystają właśnie z tych transmisji. Spotkałem wielu zainteresowanych, którzy po raz pierwszy zetknęli się z Biblią, surfując po stronach internetowych trafili na nadzieję TV czy PL, dowiedzieli się o tych nabożeństwach i regularnie je oglądają, regularnie biorą w nich udział. To, że tu jesteśmy, jest to nie tylko, że my mamy społeczność między sobą i społeczność mamy z Bogiem. Gdy pojedziecie do niektórych miejsc, to nie zdziwcie się, że ktoś nieznajomy podejdzie do Was i powie: Ja cię widziałem tam na sali w Podkowie Leśnej. Bo kamera, która wędruje tutaj i ukazuje uczestników, szczególnie podczas pieśni, to się dzieje, to jest zapoznawanie się tych osób z nami. Mam znajomych za granicą, którzy mówią: Słuchaj, a dlaczego. Tamtej czy tej osoby, niektóre osoby są bardzo rozpoznawalne, nie było. Niech Bóg błogosławi to wszystko, co składa się na uwielbienie Boga, a również i to wszystko, co pomaga innym ludziom, którzy są, tak jak powiedziałem, często nawet schorowani w samotności, poczuć się cząstką tych, którzy tak wierzą, jak i oni. Pierśń, którą śpiewaliśmy, mówiła nam o Jezusie Chrystusie. Mówiła o tym, czego on dla nas dokonywał, dokonał, czego dokonuje w dalszym ciągu. Jezus Chrystus, gdy był na tej ziemi, w zasadzie był osobą kontrowersyjną. Gdybyśmy na ulicach Jerozolimy, czy gdzieś tam w Cezarei, w Galilei, czy gdzieś koło Jerycha, czy Betlejem, zaczęli rozpytywać o Jezusa, to usłyszelibyśmy różne opinie. Ale być może dlatego był osobą rozpoznawalną i osobą, za którą podążały tłumy. Nie zawsze wszyscy podzielali to, co mówił. Często krytykowali jego zachowania. Tak to już jest, że jakkolwiek staniesz, to tylko połowę świata masz przed sobą, a za sobą jest druga połowa świata. Cokolwiek zrobisz, jednemu będzie to odpowiadało. A drugi powie: Straciłem czas. A inny powie: Dobrze, że słyszałem. Wreszcie mam tutaj argument, żeby zacząć z nim dyskutować i rozmawiać. I tekst, który przed chwilą był czytany, zaczerpnięty jest z Ewangelii Jana. Jeżeli macie Pismo Święte, otwórzcie je ze mną, bo najlepiej jest, gdy to sami przeczytamy. Te zdolności percepcyjne poprzez wzrok, które nam pomagają zapamiętywać jakikolwiek materiał czy widoki, to gdy połączony jest również i z tym, co słyszymy, działa to w, dla naszej korzyści. To, co słyszymy po trzech godzinach, to uczeni stwierdzili, pamiętamy z tego tylko 10%. Z kolegami nieraz zastanawialiśmy się, skąd wiedzieć, które 10% zapamiętają słuchacze, bo wtedy kazanie można by sprowadzić z godziny do 6 minut. 10%. Rzecz w tym, że każdy ma swoje 10%. Ktoś, kto siedzi obok ciebie, nie zapamięta dokładnie tego, co ty zapamiętałeś, a ty nie zapamiętasz być może nic z tego, co słyszeli inni. No i stąd wniosek: trzeba mówić całe kazanie. Przypomnę ten tekst, dwunasty rozdział Ewangelii Jana od wiersza 20 A byli niektórzy Grecy spośród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi: Andrzej zaś i Filip powiedzieli to Jezusowi. A Jezus odpowiedział im takimi słowami: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony syn człowieczy. Ten zwrot, uwielbienie Boga, uwielbiony syn człowieczy, stosunkowo dosyć często pojawia się w ustach naszego Zbawiciela, gdy był na tej ziemi. I to uwielbienie Syna Człowieczego zawsze oznaczało Krzyż Jezusa Chrystusa. Tam na krzyżu miał być uwielbiony On, tam miał być uwielbiony Ojciec Niebieski, którego on, on na tej ziemi reprezentował. Kiedyś Filip, gdy kończyła się już działalność Jezusa Chrystusa, ten Filip, do którego przyszli Grecy, powiedział: Panie, mówisz tak dużo o Ojcu. Ukaż nam Ojca. Jeżeli nam pokażesz Ojca, to będziemy usatysfakcjonowani. Pamiętacie, co Jezus Chrystus powiedział? Ja to sparafrazuję. Filipie, przez trzy i pół roku chodzimy razem. Patrzysz na mnie, słuchasz mnie. Razem jesteśmy w każdej sytuacji życiowej, nie zauważyłeś? Mojej odmienności od kogokolwiek na tej ziemi. Ja tym, co sobą reprezentuję, nie reprezentuję tylko siebie, reprezentuję Ojca. Filipie, kto widzi mnie, to widział Ojca. To było zaskakujące. A teraz Grecy, to byli prawdopodobnie tak zwani prozelici Bram. To byli heleniści, którzy podpatrywali Żydów rozproszonych w diasporze, rozrzuconych po całym ówczesnym imperium i nie tylko. I podobała im się religia mozaistyczna czy judaistyczna, jakbyśmy ją nazwali. Podobało im się wielbienie Boga przez Żydów. Chcieliby też tak się zachowywać. Ale były pewne bariery. Jeżeli tak, to wstępowali do takiej grupy, którą nazywano prozelitami, czyli tymi chętnymi, tymi u wrót, u drzwi, ale jeszcze nie wewnątrz judaizmu. Przez prawie rok, w niektórych przypadkach przez dwa, uczyli się, co to znaczy być Żydem. Uczyli się tory. Uczyli się również obyczajowości, uczyli się kalendarza liturgicznego narodu żydowskiego. I oni dowiedzieli się też o Jezusie Chrystusie. Przybyli do Jerozolimy, przybyli na święta. Widocznie byli już zaawansowani, chociaż niektórzy mówią, że tak nazywano również schelenizowanych Żydów. To byli Żydzi, którzy byli w rozproszeniu. I gdy przyjeżdżali, lepiej mówili po grecku niż po żydowsku, niż po hebrajsku. Ktokolwiek to był, wiedzieli o tym, że jest Jezus tutaj w Palestynie, w Ziemi Judzkiej, teraz jest tu w Jerozolimie. Gdzie on jest? Dowiedzieli się, że ma dwunastu uczniów. Zaczęli zapewne wywiadywać się, kim są ci uczniowie. I dowiedzieli się, że jeden z nich ma na imię Filip, a Filip to jest typowe greckie imię. Było im bliżej. Przyszli wobec tego do Filipa i mówią: Panie, chcemy zobaczyć Jezusa, pomożesz nam w tym? Dziwne było zachowanie Filipa. Jak gdyby był niezdecydowany, nie wiedział czy tak, czy nie, czy nie popełni jakiegoś fopa, poszedł do kolegi, też apostoła, naradzili się, Mówią, idziemy do Jezusa, powiemy Mu o Niego chodzi, a więc niech się wypowiem. Dziwne są słowa Pana Jezusa, gdy to usłyszał, że Grecy chcą go zobaczyć. Kiedyś, gdy miał kolejną dysputę z wybranym narodem żydowskim, gdy im tłumaczył pewne rzeczy, gdy go znowu atakowali, a On starał się do nich dotrzeć. I coraz mniejszą nadzieję miał, czy ten naród naprawdę jeszcze w niego wierzy, czy go czczą, czy go chcą, czy nie, powiedział im tak: uważajcie, bo jeżeli dalej tak sprawy się potoczą, to przyjdą ludzie od wschodu i od zachodu i usiądą w Królestwie Bożym z Abrahamem, Izakiem i Jakubem, a wy, synowie królestwa. Będziecie poza tym gronem. Gdy Jezus się urodził, pamiętacie, kto był pierwszym, kto przyszedł, aby go powitać poza betlejemskimi pasterzami? Ludzie ze wschodu, z dalekiego wschodu. Niektórzy przypuszczają, że oni przyszli z nadzatoki perskiej. Aby z nadzatoki perskiej przyjść do Jeruzalemu, to trzeba było pokonać odległość około 1500 kilometrów. Dlatego, że trzeba było iść doliną Eufratu i Tygrysu, na wysokość Haranu na północy i później dokładnie na południe. I tu dowiadują się, gdzie jest ten mesjasz, który miał się urodzić? To byli ci mędrcy od wschodu. Niektórzy nazywają ich królami. Zazwyczaj mędrcy bywali królami, ale nie zawsze. Rzadziej królowie byli mędrcami. Ale to byli mędrcy, którzy przyszli. Od wschodu szukając zbawiciela. Oni znaleźli jedno małe proroctwo w Piśmie Świętym, które było dla nich sygnałem, wskazówką i przewodnikiem, która prowadziła tak gwiazda betlejemska aż do Betlejem ich zaprowadziła. A później Jezus Chrystus rozpoczął swoją publiczną działalność, gdy już miał 30 lat od czasu urodzenia w Betlejem. I gdy kończy swoją działalność, widzi, że ten naród, który na niego czekał i odrzuca go, będzie musiał przełknąć tę rzeczywistość, że tak jak od wschodu przyszli ludzie i szukali Chrystusa i prawdziwie w Niego uwierzyli, tak Przyjdą ludzie jeszcze od Zachodu. I oto przychodzą. I Chrystus na tę wieść mówi: To jest ten moment, nadeszła godzina uwielbienia Syna Człowieczego. Teraz mogę iść na krzyż. To był dwunasty rozdział Ewangelii Jana. Rozdział trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty. Pięć rozdziałów kolejnych, zaraz po tej wizycie. Opisują spotkania Jezusa Chrystusa z dwunastoma uczniami w wieczerniku. Jak gdyby swoje testamentalne mowy tam wygłasza. Ostatnie rady Im daje, poucza im ich, zaspokaja ich ciekawość, jeżeli o coś pytali, mówi o przyjściu Ducha Świętego, który na bazie złożonej przez Niego, Chrystusa ofiary na krzyżu Golgoty. Będzie mógł przekonywać ludzi o tym, że są grzeszni. My z natury wszyscy wiemy, że jesteśmy grzeszni. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ale gdy ktoś nam zwróci uwagę na jakiś nasz grzech, zachowujemy się, jak gdybyśmy grzesznikami nigdy nie byli. Zauważyliście to? Ja to u siebie zauważyłem. To najlepiej, gdy to u siebie zobaczymy. Ale jak śpiewaliśmy, Chrystus jest naszym Zbawicielem. On umarł za nas. On przelał krew, aby nas uratować. On ma kłopot ze zbawieniem ludzi sprawiedliwych. Takich nie ma, ktoś powie, słusznie, ale jest dużo takich, którzy tak uważają. I dla nich zbawienie to z łaski. Nie istnieje. Oni mówią poradzę sobie łaski bez. No i radzimy sobie. W miarę jak przybywa nam lat, a gdy już później zaczyna naciskać pesel, jak to niektórzy mówią, że to jest nowa grupa chorobowa, uciskanie pesela. To zauważamy, żeśmy wcale nie byli ani sprytniejsi od naszych rodziców, ani od innych, którym się nie udało. Przecież nam się miało udać. Nic w życiu się, drogi przyjacielu, droga siostro, drogi bracie, nie udaje. Ty jesteś tym, który decyzję ma w swoich dłoniach. To ty decydujesz, czy pójdziesz w lewo, czy pójdziesz w prawo. To ty decydujesz, czy uczynisz to, czy tamto. Czy wykorzystasz tak, aby jutro nie mieć kaca i nie wstydzić się? Czy wykorzystasz tak, że jutro nie wiesz, gdzie wzrok skierować? Chrystus o tym doskonale wie i wiedział. I powiedział: nadchodzi godzina. Gdy już, nawet jeżeli własny naród mnie odrzuca, ale są ludzie na wschodzie i na zachodzie, którzy się mną interesują, warto umrzeć. Jest za kogo umrzeć? Pismo Święte mówi, że gdyby nie było więcej grzeszników na tej ziemi, tylko byłby jeden grzesznik, ten, który przed wami stoi, to Chrystus był gotowy za mnie umrzeć. Nie bądź zazdrosny, za ciebie też. Za każdego człowieka, dlatego że on nas prawdziwie miłuje. Dlatego ludzie tłoczyli się koło niego, nie zawsze korzystali z jego błogosławieństw, ale chcieli go zobaczyć, chcieli go dotknąć, mieli nieraz sprawy do załatwienia, spodziewali się czegoś od niego, mieli sprawy, które uważali, że są nie do załatwienia. A on czytając w ich sercach, je załatwiał wszystkie. Pamiętacie spotkanie Jezusa Chrystusa w Samarii? To był ten teren, który dla Izraelitów był terenem skażonym. Oni nigdy przez Samarię do Galilei, do drugiej części królestwa izraelskiego, nie, nie przedostawali się. Szli na Zajordanię, żeby minąć Samarię tych znienawidzonych wrogów. A Chrystus tam poszedł. I tam spotkał się z pewną niewiastą. Była to niezwykła pora, skwar południa, a ona przyszła po wodę. Była jedyną kobietą, która te, o tej porze była przy studni Jakuba. I Chrystus wiedział dlaczego. Miała taką opinię w mieście. Że nie chciała, aby ktokolwiek ją widział, unikała ludzi, unikała kobiet, unikała mężczyzn, do mężczyzn nie miała szczęścia, albo oni do niej nie mieli szczęścia. Nie wiadomo, miała kilku mężczyzn. Wreszcie zdecydowała się, że już nie będzie zawierać związków małżeńskich, a może oni nie chcieli? Ostatni, z którym był, to był związek partnerski. Nie, wtedy jeszcze to słowo nie było znane. Ale taki, który nie nakłada żadnych zobowiązań na strony, które chcą żyć razem. Współżycie małżeńskie nazywamy przymierzem, nazywamy ślubowaniem wzajemnym. Ludzie wolą zawierać kontrakty. Kontrakt łatwiej rozwiązać. Prawnicy go rozwiążą. Wystarczy, że trochę pieniędzy będziesz miał. I Chrystus powiedział, słuchaj, masz problem. Chcę ci pomóc. Za chwilę ta niewiasta nie opisuje całej historii, dlatego że czytający Pismo Święte dokładnie ją znają. To jest czwarty rozdział Ewangelii, również Jana. Ale ta niewiasta zostawiła te wiadra, które przyniosła, zapomniała, po co przyszła, pobiegła do miasta, do ludzi, których się wstydziła, zwołała ich i mówi słuchajcie, Eureka, znalazłam Mesjasza. Chodźcie, zobaczcie, czy to nie jest ten. Innym takim człowiekiem był książę. Izraelski nikodem, trzeci rozdział Ewangelii Jana. Ewangelia Jana jest fascynującą Ewangelią. Bardzo ją lubię. Jeżeli ktoś zaczyna pismo święte i mówi, że nie rozumie tego czy owego, radzę rozpocznij czytanie od Ewangelii Jana. Tam prawie wszystko jest zrozumiałe, tam wszystko jest tak życiowe, to możesz żywo przetransponować na swoją rzeczywistość. Ten człowiek miał prestiż w społeczeństwie. O Jezusie różnie mówiono, a więc po co mają mnie z nim widzieć? Wybrał się do Jezusa w nocy. I Chrystus pomógł temu człowiekowi, pomógł mu się odnaleźć, pomógł nauczycielowi w Izraelu zrozumieć to, czego nauczał. I nauczając, czegoś nie rozumiał, nie stosował tego we własnym życiu. Później ten człowiek, ten książek, który również był członkiem Najwyższej Rady żydowskiej, tak zwanego Sanhedrynu, bronił Jezusa tam przed najwyższą radą. Nie wiadomo, co by z Chrystusem się działo, gdyby nie nikodem, a to się rozpoczęło od tej nocy gdzie ze zwykłej ciekawości chciał z nim porozmawiać. A gdy Chrystus został już ukrzyżowany i zdjęty z krzyża, to Nikodem był tym, który razem z Józefem z Arymatei idzie do Piłata i prosi o ciało Jezusa. Nie wstydzi się go. On zaświadcza wszystkim, że wierzy, że to jest ten Mesjasz, na którego naród czekał tyle tysięcy lat. Ludzie z problemami, z trądem kiedyś z dziesięciu trędowatych zauważyło ten orszak apostołów i Jezusa, jak zmierza do Jerycha, zaczęli wołać tam. Zmiłuj się nad nami. A Chrystus mówi, o co wam chodzi? Potrzebowali uleczenia. Chrystus nigdy się nie odwrócił. Szkoda, że Chrystus uzdrowił wtedy dziesięciu trędowatych. I oni wszyscy się cieszyli. I to byli wszyscy Żydzi, którzy znali Pismo Święte. A wśród nich był Samarytanin. Dlaczego byli razem? Choroba, bieda łączy ludzi. Nawet tych, którzy się nienawidzą. Nawet Samarytanina z Żydem. I on zaczął myśleć, nie Izraelici. Przecież trzeba Bogu podziękować i temu Jezusowi podziękować. I Chrystus był zdziwiony i mówi: Zdawało mi się, że, że uzdrowiłem dziesięciu. Gdzie tych dziewięciu jest? To tylko ten obcokrajowiec przyszedł tutaj, aby Bogu oddać chwałę? Zwróćcie uwagę na to, że spotkanie z Jezusem zawsze zmieniało ludzi, tych, którzy chcieli być zmienieni. Bóg nie zmienia staśmy wszystkich, którzy znaleźli się w jakimś miejscu, słyszą to, co słyszą, czytają to, co czytają. Nie. Bóg nigdy nie pozbawi człowieka wolnej woli. Jak ktoś zadecyduje, że chce skorzystać z tego zbawienia, skorzysta. Jeżeli nie, to ma prawo do tego. To jest ból Boga. To nie gniew, to ból, to cierpienie. Tak jak cierpi ojciec, matka, którzy mają kilkoro dzieci i jedno z nich gdzieś tam odchodzi. To jest wielki ból. To nie daje spać, to wyciska łzy. Rodzice kochają równo wszystkie dzieci, ale więcej czasu, więcej uwagi absorbuje. Ten przypadek, ten trudny przypadek, i Bóg miłuje człowieka, niejednokrotnie będzie jeszcze wracał do Niego, tylko nigdy nie wiemy, kiedy to już jest ten ostatni raz. Ale wolną wolę respektuje. Byli tacy, którzy przychodzili załatwić swoje sprawy, przyszli do Chrystusa, wiedzieli, że ma autorytet, że ludzie Go słuchają, i akurat tak się zdarzyło, że rodzice umierali, zostali dwaj bracia, i ten jeden nierówno zaczął działać, ten, dzielić ten majątek. I ten pokrzywdzony przyszedł do Jezusa i mówi: Chodź, chodź, pomożesz mi. Pomówiec mojemu bratu, żeby, żeby był sprawiedliwy, żeby dał mi to, co mi się należy. Chrystus wtedy się zachował. No tak chyba, jak wymagała tego sytuacja. Człowieku, kto mnie ustanowił sędzią nad podziałem waszego majątku? Jesteście ludźmi wierzącymi, bo to byli Żydzi? Macie Boga? Chcecie, żeby to było sprawiedliwie? Róbcie tak. Wy już tak dużo wiecie, że cokolwiek ja bym powiedział, to albo. Jeden mnie znienawidzi, a drugi będzie chwalił albo odwrotnie. Nie, są sprawy, które musicie między sobą załatwiać. Był taki szczególny przypadek, kiedy Jezus Chrystus pomógł pewnemu człowiekowi. To był faryzeusz z Faryzeuszy. To słowo faryzeusz, którym kojarzy się jest synonimem obłudy, fałszu, zakłamania. Pozoran, pozoranstwa? Nie. Tak my to rozumiemy, zresztą wiedząc o tej grupie ludzi dosyć dużo. Ale wtedy być faryzeuszem to było wyróżnienie. Ludzie chcieliby wejść na tę drogę, ale ona nie była łatwa. Oni potrafili zaprzeć samych siebie, oni potrafili podciągnąć skarpetki, jak to młodzież czasem mówi, a żeby móc. Swobodnie wędrować w stronę, którą upaczyli sobie. Był to człowiek imieniem szaweł, wykształcony był u najwspanialszego pedagoga owych czasów, którego historia odnotowała nie tylko biblijna, ale i powszechna, to był Gamaliel. I ten szaweł starsu, gdy dowiedział się o Jezusie z Nazaretu, osobiście nigdy go nie widział, ale słyszał o tym, że ci ludzie, ci, jak ich już wtedy nazywano, chrześcijanie, albo ludzie idący tą drogą Jezusa z Nazaretu, postanowił ich wytępić. Najpierw aresztował. I skazał na śmierć Szczepana, to jest pierwszy męczennik chrześcijański po krzyżu Jezusa Chrystusa. Później tych męczenników było więcej. To był ten, który prowadził święte życie, ale w oczach szawła czy Saula, to był wywrotowiec, to był heretyk. Takich należało niszczyć. Chrystus zresztą wcześniej powiedział swoim uczniom, że przyjdzie taki czas, kiedy jedni i drugich będą zabijać i myśleć, że w ten sposób Bogu przysługę czynią. To był pierwszy przypadek, kiedy Szczepan został zabity. Saul był Faryzeuszem. Saul by nie rzucał kamieniami. Saul pilnował szat tych, którzy zdjęli wierzchnie odzienie, aby nie być skrępowanymi, aby skutecznie trafić kamieniem, a później nasypać stos kamieni nad tym, który poniósł śmierć. Szczycił się tym, wsławił się tym. Najwyższa Rada dała mu kolejne zlecenia, kolejne w, w, listy uwierzytelniające, że teraz może się udać do całego imperium, gdziekolwiek są Żydzi. A więc udał się do Syrii, w stolicy Syrii, w Damaszku. To jest jedno z najstarszych miast świata. Była gmina chrześcijańska, był zbór chrześcijański. Dowiedział się o tym, a więc powiedział, ja ich wszystkich przyprowadzę, przywlokę ich tutaj do Jerozolimy i tu ich ukamienujemy. Po drodze wiemy, że spotkał go na drodze Jezus. Ten wstały, ten, który dalej żyje, ten, który jest w niebie, który jest najwyższym kapłanem i jedynym kapłanem, jak mówi Pismo Święte, który dba o nasze zbawienie. I jedynym naszym spowiednikiem. I wtedy Szaweł jak to opisane jest w Księdze Dziejów Apostolskich w dziewiątym rozdziale, w ogóle zdezorientowany, w dodatku oślepł od jasności, którą zobaczył. Usłyszał głos i ktoś mówił w języku hebrajskim do niego, tam w Syrii: Saulu, Saulu, dlaczego ty mnie prześladujesz? A kim jesteś, panie? On mówi: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, prześladując moich uczniów. Niszczyć próbujesz mnie, moją ideę, zbawienia każdego człowieka. Po głębokim namyśle, Saul czy Szaweł, jakbyśmy go nazwali, bo i tak, i tak go nazywają. Powiedział, panie, to co chcesz, żebym uczynił? I wtedy słyszy głos. Idź tam, gdzie zamierzałeś, tam do Damaszku, jedź do stolicy Syryjskiej. Tam spotkają się z tobą ludzie, których nienawidzisz. Tam spotkają się ludzie, którzy ci powiedzą, co się z nimi stało, gdy spotkali się wcześniej niż ty ze mną. I gdy jeden z tych uczniów im. Mananiasz przychodzi do Saula, a najpierw ma rozterki, najpierw zastanawia się, czy to jest słuszne wchodzić w paszczelwa. lwa, ale Bóg go uwiadamia, że ten człowiek jest odzyskany, odzyskany do życia, życia wiecznego. Zwraca się do Saula, mówi Saulu, bracie, a to był kat, który jechał, aby między innymi Ananiasza zabić. Saulu, bracie, Chrystus, który z tobą się spotkał, przysłał mnie, abyś odzyskał wzrok, który straciłeś. I ten Saul odzyskuje wzrok. Zauważyliście co się z nim dzieje później? 180 stopni odwraca się jego życie. To jest ta metanoja, jak Grecy mówili. To jest to ocknienie, to jest ta pokuta. Niektórzy mówią za pokutę. Słyszałem, za, że za pokutę niektórzy się modlą. To mi nigdy w głowie się nie mieściło. Jak za pokutę można rozmawiać z Bogiem? Z Bogiem rozmowa to jest przywilej, a nie pokuta. Pokuta, metanoja oznacza odwrócenie się od 180 stopni i pójście w drugą stronę. Tak jak szedł, aby atakować chrześcijan, tak zawróci i z nimi będzie ratował wszystkich innych ludzi. Jak niebezpieczne życie było tego później apostoła Pawła. Większość listów, które napisane, zdecydowana większość w Nowym Testamencie wyszły spod jego pióra. On znał doskonale Stary Testament, nadzieje mesjanistyczne. On spotkał się z Mesjaszem, on stał się jego heroldem, on zaczął go zwiastować. Bóg to czyni, czynił. Czyni i nadal chce czynić w życiu człowieka. Gdy naród izraelski wyprowadził z Egiptu ten tekst to was zapraszam, byście otworzyli ze mną, to jest Księga Wyjścia, czyli Druga Księga Mojżeszowa, dziewiętnasty rozdział, spotkał tam w niewoli ten naród, potomstwo Abrahama, Izaka, Jakuba, oni zapomnieli o tym, kim byli. Od czasów Abrahama minęło 400 lat, ile to pokoleń? Kto pamiętał o Bogu, który dawał obietnicę Abrahamowi. A teraz Bóg posyła do nich Mojżesza. Mówi przypomnij ich, ja jestem ten sam, ja się napatrzyłem na tę niedolę ich. Ja teraz chcę ich wyprowadzić. I w XIX rozdziale to są bardzo ważne słowa. Wy widzieliście, czytam wiersz czwarty i dalsze. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom? Jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego, przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała Ziemia. A wy, wy będziecie mi królestwem kapłańskim. I narodem jakim? Przepraszam, co? Już w Starym Testamencie, gdy Bóg nawraca ludzi i prowadzi ich z sobą, to ich nazywa świętymi? Tak, jeżeli pójdziecie za moim głosem, to będziecie narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Chcę, abyśmy teraz otworzyli z Nowego Testamentu tekst, który wyszedł spod pióra apostoła świętego Piotra. Pierwszy list apostoła Piotra i tu czytamy takie słowa. Wiersz piętnasty i szesnasty. Za przykładem świętego, który was powołał, mowa jest o Bogu, mowa jest o Jezusie Chrystusie. Sami bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo ja, tu chodzi o Boga, jestem święty. Czytając te teksty, jak gdyby na nowo zobaczyłem, że Bogu na tej ziemi są potrzebni święci. Do czego. W drugim rozdziale tego samego listu Piotr to wyjaśni. Wers dziewiąty. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. A więc to samo, co powiedział kiedyś narodowi izraelskiemu pod górą syna. I Pan Bóg mówi przez swojego apostoła pierwszym chrześcijanom już w pierwszym wieku. Jesteście narodem świętym. Ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Tak. Bóg, gdy powołuje ludzi, to ich zmienia, czyni ich świętymi. Pojęcie świętego, ono się zdewaluowało od czasów biblijnych do dzisiaj. Dzisiaj, gdy mówimy o świętym, to myślimy o kimś, kto ma złożone ręce, wzniesione oczy, aureole nad głową. To jest w naszym pojęciu święty. Inaczej jest w Piśmie Świętym, inaczej jest w Biblii. Ten naród niewolniczy, który wyszedł, miał być narodem świętym. Oni mieli wszystkim innym narodom zwiastować, kim jest Bóg. Jeżeli Bóg z niewolników może uczynić, a uczynił, tak inteligentny naród. Do dzisiejszego dnia niektórzy <gryw> lubią Żydów, niektórzy ich nienawidzą, niektórzy chcieliby tępić, niektórzy przeróżne rzeczy są opowiadane na ten temat. Jednego nie da się zaprzeczyć, bo to są fakty. Narody zazdroszczą tego, że oni uchwycili całą finansjerę w swoich rękach. Że oni, jeżeli stosują zasady biblijne odnośnie odżywiania, prewencyjnego leczenia, a nie objawowego, są najzdrowszym narodem. Szkoda, że nie wszyscy chcą wykorzystać te atrybuty, te wartości. Do wielbienia Boga. Ale Piotr mówi: Wam, chrześcijanom, to zostało dane, żebyście byli świętymi i zwiastowali, żebyś mógł powiedzieć drugiemu człowiekowi: Słuchaj, myślisz, że dla ciebie nie ma już wyjścia, a ile takich ludzi jest? W tym tygodniu przeżyłem straszną rzecz. Uczestniczyłem w pogrzebie młodej 20-letniej dziewczyny. Prymusa na studiach. Na jej pogrzeb przyjechało, nie wiem ilu, ale wiem, że uroczystość musieliśmy opóźnić o kilka minut, bo wysyłali SMS-y do kogo tylko mogli, tam. Spodziewając się, że są uczestnikami na pogrzebie, aby wstrzymać uroczystość, bo oni chcą być od samego początku. Niektórzy szlochali, niektórzy płakali, niektórzy zachowywali się po prostu, jak gdyby świat im się zawalił. Bo ta dziewczyna, tak zdolna, urodziwa, zdecydowała zakończyć swoje życie i zakończyła skutecznie za pierwszą próbą. Rozmawiałem z nimi. Dyskutowaliśmy niektóre zagadnienia, które można było dyskutować w takich okolicznościach, bo wtedy nie ma czasu na pogawędki. Wtedy jest jeden temat. Co dalej? Jak na to popatrzeć? Wszyscy pytali, dlaczego? A ja starałem się ukierunkować ich myśli. Z tym samym pytaniem dlaczego, aby nie zastanawiać się, dlaczego ona to zrobiła, tylko dlaczego ja żyję. Bo takich zrozpaczonych ludzi, niezależnie od wieku, jest za dużo, za dużo o każdy przypadek, z którym Bóg ma do czynienia, bo my o tym nawet nie wiemy. Bóg chce, abyśmy byli inni, aby ta odmiana w nas nastąpiła. Mieliśmy te przykłady biblijne. Powiem Wam o przykładach z życia. Tutaj w Podkowie Lesznej, jeszcze w tym Gmaszku, który nazywamy pałacykiem, tam była miejsce nabożeństw, tam była główna aula również dla wszystkich seminarzystów. Wtedy z różnych powodów wielu seminarzystów uczęszczało do Pruszkowa, do Liceum Ogólnokształcącego. To było związane z trudnościami święcenia dnia sobotniego nawet w szkole. W Pruszkowie było jedyne liceum, które pozwalało na to, aby adwentyści tam mogli mieć wolną sobotę i nie być nagabywani z tego powodu. Co więcej, nauczyciele, szczególnie jeden z nich, miał określenie tej młodzieży, która przyjeżdżała z Podkowy Leśnej. To są święci Spodkowy. Nie dlatego, że byli bezgrzeszni. Nie, nie. Młodzież zawsze tam psikusy jakieś robi. Ale dlatego, że byli inni, mieli inne ideały, mieli inne cele. Oni czasem dryfowali też jak łódź znoszona prądem rzeki, ale oni wiedzieli, gdzie płyną. Ci profesorowie wiedzieli, kto jest ich panem, kto jest ich celem, dlaczego są tacy, dlaczego nie oszukują, dlaczego nie kłamią, dlaczego nie kradną, dlaczego nie bluźnią. Niektórzy słownictwo mają takie. Ja kiedyś komuś powiedziałem, to był mój mechanik samochodowy. Dosyć dobrze znaliśmy się. Mówię, to jak on miał na imię? A co, a co? Ja o nikim nie mówiłem. Niech se pan przypomni ostatnie zdanie. Ja mówię, ja bym tego do ręki nie wziął. A pan to w usta bierze? Masz wrażliwość, gdy jesteś blisko Boga. Coś w tobie się dzieje. To nie jest przykaz z zewnątrz, że tak trzeba. Nie, ty wiesz, że pewne ograniczniki są słuszne. Ja pamiętam, gdy pracowałem w górnictwie, jak ktoś mówi, że szewcy klną, to tylko dlatego, że nigdy w kopalni nie był. I gdy zacząłem czytać pismo święte z kolegami, umówiliśmy się, że musimy coś zmienić. A więc za każde niecenzuralne słowo, to było porwanie się z motyką na księżyc. Powiedziałem, musimy ustalić sobie jakąś, jakąś tam karę. Pół litra. Ja mówię, ja nie jestem już zainteresowany. Kiedyś być może by mnie to rajcowało, teraz nie. Czekoladę. Nie mam tylko czekoladę. Niech będzie czekolada. Czy wiecie, że ja pierwszy musiałem dać czekoladę? Takie było moje słownictwo. Święci się nie rodzą. Świętych kształt, kształtuje Bóg. Czytajcie listy po kolei. List do Rzymian, do Koryntian, do Galacjan i tak dalej. Wszystkie te zbory, do których tam Paweł ma cały szereg zastrzeżeń i uwag, i napomnień, i rad, i obietnic, na samym początku mówi do świętych, którzy są w Koryncie. Dlaczego święci? Bo odłączeni przez Boga. Bóg zmienił ich kierunek, już idą w drugą stronę. Święci, dlatego że On jest święty, jak za Nim pójdą, to będą do Niego podobni. Prawdą jest, Powiedzenie, pokaż mi Twoich przyjaciół, a powiem Ci, kim jesteś. Ktoś ma zastrzeżenia do prawdziwości tego, tego wskaźnika? To jest papierek lakmusowy. Jak pójdziesz za Bogiem, to będziesz do Niego coraz bardziej podobny. I Bóg chce, abyśmy byli święci. Jest sens w świętości, gdy oni są na tej ziemi. powiedziałby jesteście jak sól, jak światło w ciemnym miejscu świecącej. Tydzień temu odwiedziłem moją dosyć liczną rodzinę. chociaż moja najbliższa rodzina bardzo się kurczy. ale, ale ta rodzina poprzez kuzynostwo różnego rodzaju, których poznawałem, na nowo poznawałem na cmentarzach, na uroczystościach pogrzebowych kolejnych moich krewnych w tej chwili mamy bardzo dobre układy. Ilekroć jestem na południu kraju, zawsze staram się ich odwiedzić. Spędzamy bardzo miło czas. I w ubiegłym tygodniu, gdy byłem, to oglądaliśmy wielkie uroczystości. Nawet w samych Wadowicach, bo ja stamtąd pochodzę. I zastanawialiśmy się wspólnie nad tym, jak to jest, że trzeba umrzeć, żeby zostać świętym? Po co Bogu święci nieboszczycy? Bóg chce mieć świętych, którzy umarli dla starego sposobu myślenia, dla starego sposobu życia i żyją z Chrystusem na nowo. To są święci, bo ta sól jest potrzebna. Tej ziemi, ludziom, którzy nas otaczają, ten smak, to zakonserwowanie tego, co jest dobre, co da się jeszcze ocalić, to światło, nawet w największych ciemnościach, najmniejsze światło, będzie eksponowane przez ciemności. Nie dlatego, że ono ma tam ileś mocy. Nie. W czasie II wojny światowej, gdy naloty były i Niemcy nazywali to verdunklung, czyli zaciemnienie okien, musieliśmy zaciemniać, to radziliśmy sobie i między sobą dyskutowali jako małe brzdące. Dlaczego? Ale później ci, którzy poszli do wojska i byli w okopach, to ich tego samego uczono. Nawet w okopie. Nie wolno było palić papierosów, bo rozżarzony papieros jest widoczny w ciemnej nocy z odległości półtora kilometra. Nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Tak samo zapalona zapałka jeszcze w większym stopniu jako płomień. Zakończę, bo się rozgadałem, nie? Jak zwykle. <laughs> Tekstem z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Skoro jesteśmy w Ewangelii Jana, czytajmy o Jezusie Chrystusie, o którym śpiewaliśmy pieśń na początku, kim on dla nas jest, jak wspaniałym zbawicielem. Wiersz dziesiąty w pierwszym rozdziale i dalsze. Na świecie był, świat przezeń powstał, ale świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł. Tak nazywano naród izraelski. To był jego naród. Ale swoi go też nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, ale narodzili się z Boga. Człowiek, który już urodził się i funkcjonuje biologicznie, ma biologiczne życie, może urodzić się drugi raz. To był ten trudny egzamin dla Nikodema. Pytał: Jak to może być, że człowiek stary urodzi się jeszcze raz? Przyjdziesz do Boga i odejdziesz, jak nie ten. Twoi sąsiedzi, twoi koledzy zauważą, że coś jest. Pamiętaj, że wtedy będziesz miał różne ksywy, między innymi święty. Kiedyś takiej dziewczynie, która tam nie ściągała i nie chęcała swojej koleżanki do ściągania. Koleżanki powiedziała: co ty chcesz, świętą być? Ona mówi, dokładnie. To jest moje pragnienie, to jest mój cel. Nie wstydź się tego. Bóg, który cię stworzył, Bóg, który mnie stworzył, chce, abyśmy byli do niego podobni, aby ten świat, przynajmniej z uwagi na zmienione moje życie i zapatrywania, był o tyle lepszy, że ja go dalej nie będę niszczył. A jeżeli inni popatrzą, że takiemu władkowi Bóg pomógł, wyrwał go z tego wszystkiego, no to dla mnie chyba też jest jakaś nadzieja. Bo niektórzy myślą, że Bóg wybiera tych najlepszych z lepszych. Przykłady biblijne mówią, że Bóg zajmuje się beznadziejnymi przypadkami, i tam jest nadzieja dla wszystkich innych, którzy myślą, że już nic im nie pomoże. W liście do Koryntian Paweł napisał, że my wszyscy, którzy. Zdecydujemy się na to, aby się odkryć, mówi, zdejmiemy maski. Paweł nazwał to z odkrytym obliczem, na chwałę Pańską, jak w zwierciadło patrzeć będziemy, a tak nazwany został Chrystus w jednym z listów. To w to wyobrażenie będziemy przemieniani. Krok po kroku, z chwały w chwałę. I tego sam nigdy nie dokonasz, tego dokona Bóg. Bo dobre chęci to jeszcze nie zmiana. Dobre chęci potrzebują mocy, a te dobre chęci, które wzbudził w Tobie Bóg, On wesprze swoją mocą. I niech Bóg dopomoże, aby ten świat był pełen ludzi świętych, bo wtedy to ma sens. Niech Bóg dopomoże nam, abyśmy nigdy nie odeszli od Boga bo wtedy ludziom wokół nas będzie o wiele lepiej łatwiej mniej zagrożeń dla nich więcej radości dla nas wszystkich Pieśń którą zakończymy to spotkanie będzie składała się a w zasadzie powtarzało się będzie pytanie które, jeżeli zechcecie, możecie przyjąć, że to jest pytanie, każdy powie dla mnie. A jeżeli nie, to też dobrze w tym względzie, że Bóg szanuje tę decyzję i pozwala Wam być kimkolwiek być chcecie. Niech Bóg nas wszystkich jednak strzeże i ma w swojej opiece. O to się modlę. Amen.